Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Przy drinku rozmawia się łatwiej, a przy dwóch tym bardziej. Dlatego gospodyni programu, jej perfekcyjność, swoich gości zaprasza na intymną rozmowę przy ich ulubionym drinku. Będzie trochę o pracy i karierze, ale przede wszystkim o życiu prywatnym. Co u nich słychać, jak im się powodzi, jakie mają plany, no i dlaczego ten drink jest ich ulubionym. W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór, minęła 22, wtorek. Moja ulubiona godzina w moim ulubionym dniu, jak zawsze. Oczywiście jej perfekcyjnie zaprasza na drinka. Jestem sobie z drineczkiem, ale także ze wspaniałą gościnią dzisiaj. Z panią posłanką Hanną Gil-Piątek. Dzień dobry. Panią posłanką, nie panią poseł. No to jak chcesz, naprawdę. Możemy tak mówić, możemy tak mówić. Witam was serdecznie. Pozdrawiam od razu na wstępie Damiana i Kubę z Łodzi, którzy na pewno oglądają nasz program. A także dziękuję wszystkim studentom Wydziału Reżyserii i Realizacji Dźwięku Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej imienia, i tu nie pamiętam Pawła Wodkowica. Pawła Wodkowica. Tak jest. Tak? Którzy, dzięki którym ten program powstaje, i wykładowcom też dziękuję, więc jest chyba cała jest lista już poszła. Cała lista poszła. Powinnaś to była to sprzedać ten na WOŚP-ie. Pozdrowienia w programie. Nie, to za mało. Ja dałam złote serduszka z komunii, wiesz? Naprawdę? Naprawdę, tak. Dostałam na komunię, ja kiedyś byłam u komunii, dostałam na tą komunię złote serduszka i w ogóle tych serduszek nie nosiłam, więc stwierdziłam, że... A tak długo je masz w ogóle? To jestem w strasznie szoku. Długo i pomyślałam, że się przydadzą te pieniądze, które będą z licytacji, przydadzą się dzieciakom, więc śledźcie moje sociale, tam będzie link do licytacji. Licytujcie złote serduszka, one będą i w Łodzi, i w Sieradzu, i w Piotrkowie, więc już od razu zapowiadam. Super. Bo są trzy. Super. To ja w ogóle mi się strasznie podoba temat. Zacznijmy od drinka, tylko właśnie, słuchajcie, bo sytuacja jest oczywiście kłopotliwa, bo Hanna nie za bardzo chce pić drinka, bo powiedziała, że lubi, ale nie dzisiaj. Ja mogę pić drinka, ale bezalkoholowego. Ja zrobię ci oczywiście, tylko on słodki będzie bardzo. No słodki będzie. Bo to jednak to... jest, ja w ogóle chciałem zrobić taką moją wariację na temat pina kolady, bo lubisz pina kolady, powiedziałaś. Strasznie. Więc tylko, że chciałem ci zaproponować zamiast soku ananasowego sok z mango. Nie wiem, czy miałeś okazję spróbować. Spróbuję. Bo jest to trochę inne doznanie. O, tu już widzę, że śmietanka zaczyna się... jak to śmietanka, prawda, kokosowa. Zaczyna się powoli ścinać, ale coś damy radę. Zaraz coś tu jest, zaraz szejkuję. Zrobimy jakieś takie czary mary. Zobaczymy się. A czemu akurat ten drink? Lubisz w ogóle słodkie drinki? Chyba tak. Zawsze? Ja w ogóle... Wszystkie takie, że... Ja w ogóle bardzo często, wiesz, upadam tak, jeżeli chodzi o dietę, to... Na słodkich? Tak. Okej. No właśnie, widzisz, ja mam takie, że ja w ogóle nie lubię, nie, słodkie drinki lubię, ale nic poza tym słodkiego nie. W sensie nie jadam ani jakichś pączków, ani wafelków, ani nic takiego. Znaczy, wiesz, no tam raz do roku mi się zdarzy, nie powiem, że nie, bo jakoś nie lubię. W ogóle, ja wiem, że nie wyglądam, ale... W ogóle, zawsze się śmieję, że ze słodyczy najbardziej lubię schabowe. Wiesz, wyglądasz perfekcyjnie, oczywiście. Bo jak hula prawie, tak? Że idealny kształt. Natomiast ja słodkości bardzo lubię, wszelkie. I... Ale ty jesteś na diecie? Nie, nie jesteś na żadnej diecie. Nie, chyba nie. Dziś wieczorem nie. A, no dobrze, to się trzymajmy. Ale chyba też jakoś nie jest tak, że chyba potrzebujesz, czujesz, że potrzebujesz? Nie. Wiesz co, czasem potrzebuję, bo to jest taki moment, kiedy na przykład, nie wiem, coś dzieje się w moim życiu takiego, że jakby potrzebuję się pozbierać bardziej. Okej. Nabrać takiej energii, pewności siebie i przyznam, że jak wtedy uda mi się być na diecie dłuższy czas i jej w miarę przestrzegać, to jestem z siebie zadowolona, to naprawdę podnosi poczucie własnej wartości. Nie jestem się w stanie zmusić do jakichkolwiek ćwiczeń. Tak. Totalnie, rozumiem totalnie. To totalnie. Totalnie. Nawet ostatnio mój znajomy, przyjaciel właściwie mój, który miał chciał zmobilizować mnie do ćwiczeń, mówi, to zróbmy tak, bo on ćwiczy codziennie rano. Ja mówię, dobra, no on mówi tak, zróbmy tak, ja będę ćwiczyć, ty w tym czasie wychodź na spacer po prostu z domu, rozmawiajmy przez telefon, mobilizujmy się w ten sposób, że, znaczy mnie, bo on się nie musi mobilizować i jakoś damy radę, będziesz w ten sposób trochę ćwiczyć. Ja mówię, no dobra, tylko ja mam ten problem z kolei, że ja nienawidzę rano, tak jak lubię rano wstać, tak wychodzenie z domu rano to jest dla mnie jakaś w ogóle kurwa katorga. Nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogą wychodzić z domu o 5 rano na przykład. Nie wiem.
To musisz zostać posłem. Bo to jest taka robota, wiesz, non-stop trochę i wtedy czasami wychodzisz z domu o 4, czasami o 5 rano, a czasami możesz spać do 11. No. Więc to jest bardzo taka zróżnicowana robota pod względem godzin. Ja bym się chyba zanudziła w takiej stałej pracy, w której musiałabym wstawać rzeczywiście o 5. Ale tak, ale pracowałaś kiedyś przecież chyba, czy nie? Tak, ja bardzo wiele jeździłam w ogóle po różnych, wiesz, miastach, tak, samorządach. Top. Na zdrowie, nie wiem, czy będzie na to zdrowie, smakować, no, ale mam nie nadzieję, wiem, czy że... bezalkoholowy się liczy, ale nasze zdrowie. Tak, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że będzie dobry. Mimo, że bez alkoholu. Mango jest w porządku. Ja bardzo lubię, uwielbiam w ogóle. Odkryłam mango już kilka lat temu i od tamtej pory w ogóle jest jakieś szaleństwo. Ale kupuję sobie czasami, robię sobie, no wyciskam, to nie, blenduję może bardziej, bo tam ciężko wyciskać. No właśnie, ale być posłanką zaraz zapytamy. Ale nie, pogadam jeszcze chwilkę o tym piciu. Bo zawsze się, wiesz, jednak lewica to zawsze piła. To były, wiesz, lwice lewicy. Ja to zawsze, wiesz co, trafiałam właśnie na takie zupełnie niedobre roczniki, wiesz? Bo jak poszłam na studia... jak trafiłam do mojej szkoły, mojego liceum, które było takim liceum, w którym się nosiło mundurki, jeszcze to było dawno, za dawnego systemu, to już było tuż po przełomie, no to była szkoła, w której się od zawsze nosiło mundurki i ona była z takim drylem i tradycjami i w ogóle, to byłam jedyną osobą, która wychodziła do toalety, żeby zapalić, bo byłam jedyną osobą, która... I nikt więcej nie palił? I nikt więcej nie palił. Tym największym wykroczeniem przeciwko normom i zasadom społecznym, które zrobiliśmy na studniówce, było, słuchaj, zapalenia jednego papierosa na 13 osób w szatni na dole. No, wyobrażasz sobie, co to nie. było. A potem poszłam na ASP. Tak. Myślałam sobie, świetnie się wreszcie pobawię. Oczywiście. Przecież wiadomo, tam szaleni sami artyści. Tak, wszyscy, oczywiście. Nic, nuda. Nie, naprawdę? No, nuda straszna, mówię ci. Akurat trafiłam na taki rocznik, na którym byli sami fajni ludzie. No, ale jakoś tak nie imprezowało się bardzo. I w Sejmie też teraz trafiłaś na takich ludzi, że w Sejmie nie za bardzo imprezujecie? Wiesz co, odkąd są telefony komórkowe, odkąd się nagrywa w ogóle, znaczy można kogoś nagrać komórką, to już chyba się po prostu na zawsze skończyła impreza. Tak mi się wydaje. O nie, kurczę, to szkoda. No. Znaczy może niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś tam na korytarzu chodził na czworakach i było w przecież hotelu tam na basenie. Przecież. I czasami powtarzają nam młodym posłom takie opowieści, ale teraz jest zwykle grzecznie. Czasami po posiedzeniu ktoś tam po prostu zejdzie na wino, ale to na jeden kieliszek. To mi się nawet zdarzyło być ze dwa razy w tej restauracji w hotelu sejmowym, na zaproszenie tam oczywiście czyjeś. I ja nawet widziałam, a to no nie mogło być dawno temu, jak właśnie jeszcze posłowie i posłanki różnych ugrupowań ponad podziałami, prawda, sobie tam potrafili posiedzieć i wypić drineczka. I teraz po 2 latach powolutku się to zaczyna. Okay. Ja na przykład nie unikam takich kontaktów z osobami nie tylko z opozycji, ale też z tej drugiej strony, tak? Potrafimy usiąść i rozmawiać przy wszystkich, wypić kawę, nie wiem, pogadać o sprawach regionu. To jest takie normalne i ludzkie, nie? Ale mam wrażenie, że to cały czas budzi pewne zaciekawienie i taką niepewność, a co oni tam spiskują. A może ona znowu chodzi z dzidą po Sejmie i poluje tutaj na naszych. Przecież. To też jest trochę tak, mi się wydaje, że taką atmosferę właśnie wprowadzono w którymś momencie w Sejmie, takiego, że cały czas ktoś coś komuś próbuje podpierdolić, gdzieś coś załatwić, coś jakoś, wiesz, gdzieś, że nie można po prostu sobie normalnie porozmawiać, tylko że wszyscy doszukują się od razu spisków i wiesz. Wiesz co, to jest to trochę taki świat, w którym jakby bardzo łatwo bardzo chce się z kogoś złapać i łatwo zostać złapanym, nie? Gdzie jakby trochę ludzie się boją tego, że ktoś zbierze na ciebie haki. Haki, oczywiście. Szczególnie jeżeli, nie wiem, ktoś jest z konserwatywnego bardzo ugrupowania, no to wtedy już w ogóle nic mu nie wolno. Zabrać. Tak, ale no podobno tam się najlepiej bawią, chociaż nie w Sejmie. No właśnie. No właśnie. Wczoraj miałeś posiedzenie zarządu, tam też nic nie było, żadnego picia? No to za nuda ta polityka się zrobiła. To jeszcze człowiek kiedyś miał jakąś ambicję, żeby pójść w politykę, to teraz już w ogóle. Nie, znaczy ja tego nie żałuję, wiesz. To znaczy dla mnie, ja wiem, że coś za coś, tak? To jest dla mnie najwspanialsza robota w życiu, bo mogę być przy sprawach zwykłych ludzi, interweniować w ich sprawach, wiesz, pisać interpelacje na przykład o to, żeby minister nie zapomniał przedłużyć terminu przedłużenia kas fiskalnych. Wiem, że to mało emocjonujące, ja ale wierzcie mi, w COVID-zie to było emocjonujące dla bardzo wielu przedsiębiorców.
jak ogłosiłam, że będziesz moją gościnią, dostałam mnóstwo wiadomości. Prawie takich samych. Z pytaniem o paszporty. Mhm. Więc to pytanie oficjalnie teraz zadam, żeby już ono wybrzmiało, dobre, żeby nie było. Słuchaj, no co się stało z tym głosowaniem, z tymi paszportami, że głosowałeś za tym, żeby utrudnić tym biednym dzieciom zyskanie paszportu polskiego? Właśnie to nie jest takie dokładnie powiedziane, nie? Bo nie tylko ja, ale też właściwie miażdżąca większość opozycji, bo tam kilka osób się wstrzymało, kilka wyłamało, ale 25 to było chyba przeciwko. Zdecydowana mniejszość. My do końca badaliśmy z prawnikami ten druk, obracaliśmy go na lewo i prawo i nie wiem, patrzyliśmy, co w nim jest. Tam jest taki artykuł, bodajże 42 ustęp 2, w którym jakby w nowym brzmieniu jest matki, ojca, opiekuna prawnego lub kuratora, czyli jest to lub, tak? Znaczy de facto zmiana polega na tym, że teraz jedno z rodziców może się ubiegać o paszport. Wcześniej to musiało być dwoje, to rodziło pewne duże konsekwencje. Teraz w uzasadnionych przypadkach może być to tylko jeden rodzic. Więc de facto jakby w takiej praktyce to ułatwia. Jeżeli chodzi o rodziców jednopłciowych, no trzeba by zmienić nie ustawę o paszportach, ale kodeks rodzinny, który tego ojca, matkę wymienia. I teraz jakby posypał się na nas grat, ja jakby chylę głowę i posypuję popiołem, jeżeli będą takie interpretacje wojewodów, no bo to chodzi o interpretacje wojewodów podobno, tak? Tak, tak. I nadal nie ma, nawet w środowiskach naszych, takich bardziej tęczowych, wiesz, sprzyjających rodzicom, którzy wychowują dzieci w parach jednopłciowych, nie ma zgodności, bo na przykład Miłość nie wyklucza, czy Bart Staszewski, czy pani Mazurczak z PTPA, tak? Pani mecenas. Tak. Oni mówią, że ta ustawa de facto nic nie zmieni, to znaczy, że nie ma co robić larum. Po przeciwnej stronie, i to trzeba jakby tutaj powiedzieć, stoi Bodnar z jeszcze jednym prawnikiem, który jest związany z naszymi środowiskami, rozmawiałam. I on też uważa, że to może rodzić jakieś wątpliwości interpretacyjne, które wojewodowie jakby wykorzystają na swoją korzyść i będzie niekorzystnie. I zobaczymy. Znaczy w tym sensie, że gdybym miała teraz jakby przy tej całej wiedzy wybierać, to pewnie byłabym ostrożniejsza albo jeszcze bardziej to przetrzepała. Natomiast tak jak to na lewo i prawo trzepaliśmy, no to nie było tam zagrożenia, no bo pewnie ani my, ani Platforma, ani Inicjatywa Polska, tak, czyli Basia Nowacka, Kasia Piekarska. Kasia Piekarska, która zgłaszała uwagi do tego druku i były jej wnioski mniejszości, czyli ona jakby poprawiała ten druk. My oczywiście za jej poprawkami głosowaliśmy, ale ona też sama później zagłosowała za tym drukiem. Więc ja jakby z całym, no, nigdy w każdym razie nie zagłosowałabym za niczym, co krzywdzi rodziców tej samej płci, tak, bo oni już i tak mają cholernie pod górę, mają w Polsce trudno. I no wiesz, znaczy no sorry, no, nie mieliśmy takiej intencji, żeby nie wiem, komuś tu utrudniać życie. Wręcz przeciwnie, jakby nasza legislatorka miała takie zdanie na temat tej ustawy, że ona wręcz jakby w praktyce ułatwia. Okej, jest ten problem pustej rubryki drugiej. No bo właściwie dlaczego tego drugiego rodzica nie można tam wpisać, tylko trzeba jednego? Coś za coś, tak? No tak. Jakby w praktyce naszym zdaniem będzie łatwiej, natomiast żeby to zmienić, trzeba by zmieniać nie ustawę o paszportach, ale tak jak mówiłam, cały kodeks rodzinny. No i to jest oczywiście duży problem, bo wiemy doskonale, że ten kodeks rodzinny w Polsce jest po pierwsze bardzo poplątane, bo tam się tyle zmian już wprowadzano, że tam jest nie wiadomo, co się tam dzieje, a po drugie, no rzeczywiście to wymagałoby takiej gruntownej przebudowy i zmiany właściwie wszędzie matka, ojciec na rodzic, rodzic, no bo to jest kluczowe de facto, nie? No wiesz co, to ja się przyglądałam temu, znaczy zaczęłam, jak przyszłam do Sejmu, zostałam posłanką, to się zaczęłam temu przyglądać troszeczkę bardziej z takiej strony prawnej. I na przykład to jest bardzo ciekawe, bo w polskim prawie ta definicja rodziny nie jest zbieżna. Nie, nie, ona oczywiście na przykład w ustawie o pomocy społecznej jest bardzo szeroka, bo to są osoby, które w faktyczny sposób wspólnie zamieszkują i gospodarują. Czyli to jest
Oczywiście. Welcome po prostu. Ja się śmieję, tak? Że z moim współlokatorem jesteśmy de facto rodziną według niektórych ustaw, bo no tak. Mamy, no, żyjemy razem, kupujemy razem rzeczy, według prawda? Tej, gdybyś poszedł jakby poświadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej, to one powinny ci przysługiwać, tak. Bo taka jest definicja w ustawie. Ale na przykład, jak zajrzysz sobie, bo zaciekawiło mnie to, jak to rozwiązał Rzecznik Praw Dziecka na przykład, tak? To on ma w ten statut swój wpisany rodzinę, ale w rozumieniu ustawy o czymś tam, czym jakieś takie... Znalazł jakieś gdzieś tam coś. Znalazł jakieś gdzieś tam coś, tak? Tak, żeby to było jakby jak najbardziej wąsko i dodefiniowująco i konserwatywnie. Więc no, samo prawo nie jest tutaj szerokie, ale to zawsze się śmieje, bo jak ktoś... Ale też wyroki zapadają korzystne z tego, co wiem, dla rodziców, którzy... Były chyba ze dwa teraz, tak, to prawda. Tak. Natomiast ja zawsze się śmieję, bo pamiętam do dzisiaj taką, a propos prawa, tak żeby zrobić, bo zaraz przerwę, musimy coś zrobić krótką, ale pamiętam, taka była sprawa, kiedy ja zajmowałem się akurat osobami z niepełnosprawnościami i było pytanie, czy osoba, która ma w ZUS-ie przyznaną całkowitą niezdolność do pracy, czy może być burmistrzem lub wójtem? Bo taka osoba wygrała wybory gdzieś tam. No i pojawiło się pytanie, czy może, skoro ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. No ale orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy nie oznacza, że ona jest niezdolna do pracy. No bo to de facto tego nie może oznaczać, tylko oznacza, że w pewnym konkretnym systemie tak nazwano stan tej osoby. Równie dobrze można to nazwać stopień 3 po prostu i już by nie było wtedy problemu. Natomiast to Trybunał niestety uznał, że taka osoba, konstytucyjny wtedy jeszcze Trybunał, nie ten obecny, tylko normalny, że rzeczywiście taka osoba nie może sprawować funkcji burmistrza ani wójta. No właśnie, że sprawowanie funkcji wiąże się z pracą, bo dla niektórych nie, wydaje mi się. No mam nadzieję, że burmistrzowie i burmistrzy nie pracują jednak trochę w Polsce. Nie, burmistrzowie, samorządowcy akurat pracują, ale tutaj miałam na myśli naszego pana prezydenta, który ostatnio wykazał się zresztą pracą. Pracą, i to, tak. Bo potem zaraz pojechał na narty, ale wykazał się pracą w pozytywny sposób i zawetował Lex TVN. To więc prawda. Jednak trzeba mu tutaj przyznać. Co on ma, to się napracował. Dobrze, zrobimy sobie krótką przerwę. Jeszcze o sobie będziemy gadać, także spokojnie. Ja chciałbym właśnie teraz zaprosić wszystkich na występ. Bardzo młoda drag queen, jeżeli chodzi o staż. Nazywa się Cindy Wing. Czyli taka będzie z mrugnięciem okiem na pewno coś, która dla nas zalipsynkuje, no bo tak chyba należałoby to powiedzieć. Ja mam zawsze z tym problem, bo nie ma polskiego słowa chyba ładnego. Piosenkę Dziarmy pod tytułem Cake. Więc słuchajcie, zobaczcie, ja też jeszcze przyznaję się, że nie widziałam, bo nawet na próbę nie zdążyłam, więc będzie dla mnie to też, że tak powiem, nowa rzecz. Także zostańcie z nami, oczywiście za chwilkę wracamy dalej do rozmowy z Saną Gil Piątek. Bolało cię, jak patrzyłaś tylko. Ja mam podobnie czasami, jak oglądam występy tych dziewczyn, które dziękuję bardzo. Dziękujemy, pięknie było naprawdę, ale jak się z bliska ogląda, to naprawdę jest. Ale jeszcze zostałaś zaangażowana, ja nawet nie wiedziałam, co się stanie, że musiałaś przytrzymać jeszcze rekwizyt. Tak. Także byłaś częścią show. Ja mam tak, że wiesz, jak oglądam na przykład filmy, to się, i to od dziecka mam, że ja się bardzo wkręcam. Horrorów nie mogę oglądać, nawet tych takich slapstickowych, bo ja się ich po prostu boję. Jest. Więc może u mnie, nie wiem, te neurony lustrzane jakoś tak robią, że wiesz, wkręcam się, ale... Rozumiem. Jak tak mocno o podłogę po prostu, to boli. No tak, natomiast dziewczyny są, wiesz, jak wyćwiczone, to tego, to nie boli. Wtedy w sensie ponoć potrafią, super. Więc ja podziwiam. Jeszcze zobaczymy za chwilkę. A zanim wrócimy do rozmowy, to jeszcze zaproszę tego wszystkich, właśnie słuchajcie, ponieważ rozpoczyna się moja taka mini trasa stand-upowa, która nazywa się Jej Perfekcyjne i zaprasza do kościoła tym razem, tak. Także zaczynam 27 stycznia w Warszawie, później Katowice, Wrocław, Poznań, Szczecin, Łódź. Znajdziecie wszystko oczywiście na bilety jejperfekcyjność.pl. Będzie zabawnie, mi się wydaje, bo kościół jest dosyć zabawny mimo wszystko. Bo jak to jest przerażające... W końcu jesteśmy w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej, moja droga. Dobrze. ale wróćmy do ciebie. Właśnie, jak ktoś dopiero się włączył, to Hanna Gil-Piątek jest dzisiaj moją gościnią. Jak tam ci u tego Szymona? Dobrze ci tam u niego? Dobrze. Nie marudzi coś? Nie? Nie, dobrze, dlatego że wiesz, ja tutaj muszę robić robotę. Mhm. I to chyba po tym półtora roku już minęło od mojego przejścia z Lewicy do Polski 2050. I
wydaje mi się, że patrząc na to, co się dzieje na lewicy szczególnie... No właśnie, tam się dużo dzieje, słuchaj, teraz. Dużo złego, trochę dobrego też, znaczy, bo to zależy od osoby, która to robi. Niektóre koleżanki i koledzy robią świetną robotę i tutaj muszę bić brawo, przyznać, że super. Tak. Ale też myślę, że dobrze wybrałam, bo ja się tutaj spełniam i w działaniach takich, wiesz, bardziej społecznych i tej roboty jest dużo tak naprawdę. Tu się pisze, wiesz, porządne, merytoryczne programy, między innymi a propos kościoła, to takiego dosyć mądrego oddzielenia kościoła od państwa, tak, żeby po prostu to państwo wreszcie zaczęło funkcjonować bez ciągłego jakby mieszania tych funkcji, tak? No, prokuratura właśnie umorzyła postępowanie przeciwko członkom, członkiniom komisji tej kościelnej, która rozdawała dobra i majątek Polski za bezcen kościołowi. No to jest, wiesz, to jest jeden z punktów naszego programu, no, bo samorządy bardzo często... Ja rozumiem, okej, że potrzebuje organizacja społeczna, jasne. Może to być organizacja religijna, jasne. Na hospicjum, tak? To wtedy możemy, nie wiem, daną ziemię, nieruchomość jako rada... Za pół darmo oczywiście. Tak, za pół darmo przekazać. No ale nie wtedy, kiedy po prostu jakby samorząd rozdaje publiczne dobro, nie? Wiem. No, kościół powinien być już dawno jednak opodatkowany, powinien być zlikwidowany fundusz kościelny. No to takie proste rzeczy. To prawda, proste rzeczy. No a w Sejmie, słuchaj, dzieje się na lewicy, PPS powraca, Polska Partia Socjalistyczna. W wielkim stylu. Nie myślałaś, żeby troszkę tam przejść, bo to jest z tradycjami stylu. Jednak, wiesz, ugrupowanie, co by nie mówić. To jest ugrupowanie z tradycjami, które ja bardzo szanuję. Jeszcze pamiętam, jak na obchodach, które w Łodzi są bardzo ważne, w moim mieście rodzinnym, czyli rewolucji 1905 roku. Tak. To jest bardzo mylone z 1917, to jest zupełnie nie to. Tam był taki zryw, tak, bardzo duży, robotniczy, bo Łódź jest miastem, które wyrosło na rewolucji przemysłowej. I ta rewolucja 1905 roku, słuchaj, między innymi odbywa się z udziałem PPS-u. To jest rzeczywiście partia z długimi tradycjami. Ja bardzo lubię, jak się tak ukrywa trochę tego 11 listopada na przykład, że ten Józef Piłsudski, z którym przyjechała nasza niepodległość, on był przecież szefem Polskiej Partii Socjalistycznej. Oczywiście, tak? Oczywiście. Mówi się tak PPS wkrótce. Tak. No, żeby tak, żeby nie wybrzmiało to, tak, prawda, trochę tak jest. No ale zapytam cię, bo jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, zaraz po twoim przejściu właśnie do Polski 2050, mówiłaś, że z Robertem Biedroniem już nie gadacie przez telefon. Raz z nim gadaliśmy chyba w kawie na ławie. O. Więc to była taka okazja. A tak prywatnie już w ogóle zupełnie ten kontakt się urwał? Nie, to chyba po prostu mamy, wiesz, ja jestem zajęta swoimi sprawami, on jest zajęty swoimi sprawami, bo naprawdę jest, znaczy w Sejmie jest strasznie dużo roboty, ale poza Sejmem jeszcze więcej, nie? Bo z kolei oglądałem się, przygotowując się jeszcze do naszej rozmowy, oglądałem jakieś wywiady niedawno z tobą, no i powiedziałaś, że chyba to miał być taki psztyczek, że gdybyś dostała się do Parlamentu Europejskiego, obiecałabyś, że mandat oddasz, to byś oddała mandat. No tak, jak tam sobie przytykaliśmy kiedyś, to tak było, ale ja nie pamiętam, żebym to jakoś w bliższym czasie powiedziała. Nie pamiętam, kiedy był ten wywiad, ale akurat dzisiaj, wiesz, bo ja zawsze tam się przejrzeć kilka jakichś tam rzeczy, żeby się jakby odświeżyć sobie. To było chyba, a już nie pamiętam, kiedy to było. No mniejsze, ale było rozumiem, przy jakimś tam ataku chyba na Szymona kolejnym, ale wiesz, chyba to wszystko, znaczy może inaczej. W pewnym momencie było tak, że rzeczywiście na opozycji były takie jakieś tarcia, że my się atakowaliśmy i tak dalej, ale zobacz, teraz idzie ku dobremu. Szymon zaproponował taką debatę. Debatę na początek skierował to zaproszenie do liderów czterech największych ugrupowań parlamentarnych. I dzisiaj już można powiedzieć, że wszyscy trzej, czyli Kosiniak, Czarzasty i Tusk dzisiaj, to zaproszenie przyjęli. Czyli jakby jest szansa na to, żebyśmy jakby konstruktywnie na opozycji rozpoczęli gadanie o tym, co powinno być w Polsce po tym, jak opozycja nad PiS-em zwycięży, co mam nadzieję nastąpi. Tak? A o to też zaraz będę cię pytać właśnie. I zastanawiam się cały czas nad tą pozycją tej partii Polska 2050. Najnowszy sondaż Polster dla Superekspresu
mówi o 17% dla partii tak, Szymona. Tak, to dużo. Jednocześnie no tam właśnie. Bardzo słabo Lewica i PP i przepraszam, i PSL wypadają w tym sondażu. Tak, to prawda. Ja wolę mówić o... Ale PSL, uwierz mi, co by się nie działo, na pewno wejdzie do Sejmu jakimś cudem. To jest jakaś taka partia, która potrafi... To jest zawsze niedoszacowana. Tak, i jakimś cudem zawsze oni wejdą, mimo wszystko. No dobra, ale to jak mówimy dzisiaj tylko dobrze, to... Nie, to, nie musimy. Nie, to ja powiem coś dobrego. No to trzeba tutaj im oddać, że oni naprawdę robią taką robotę, że wychodzą z takimi inicjatywami, że starają się jakby łączyć i pozbierać wszystkich. Na przykład to, że mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, który wydaje mi się naprawdę robi dobrą robotę, po cichu, znaczy nie tak głośno jak Adam Bodnar. Tak, to prawda. Ale na przykład no, Hanna Machińska, tej wypowiedzi o granicy, tak? Tak. To, że Hanna Machińska była zastępczynią też Bodnara, a jest cały czas wiązka, to jest robota właśnie, która była zainicjowana przez PSL i tutaj im jakby oddaję ogromny szacunek za to, że potrafili ten proces bardzo przecież skomplikowany przeprowadzić. To tak? Więc ja liczę na to, no, nie, w Sejmie się wszyscy musimy znaleźć, w takim sensie, no, dla wszystkich jest miejsce, wydaje mi się. Jeżeli to... Bo jeżeli ktoś zostanie z tyłu, czy z boku, czy gdzieś tam, tak? To te punkty, no, Dąb przerzuca na tą drugą stronę i się skończy znowu jak w 2015 roku. Czyli ja rozumiem, że tak, Platforma ma do zrobienia robotę w swoim elektoracie, tak. który jest taki dość twardy i zdecydowany. I tam ten antypis po prostu bardzo, bardzo Jasne. Działa i jest najważniejszy. Lewica ma znowu w swoim elektoracie, a my mamy takie zadanie i wzięliśmy na siebie tę odpowiedzialność, żeby trochę mówić do ludzi, którzy są, którzy nie głosują w tej chwili, którzy są gdzieś tam zniechęceni do polityki. Jasne. I oni są wszędzie. To znaczy, można by określić tę grupę, ale ona jest tak heterogeniczna, że to są trochę ci, którzy są zrażeni i do PiS-u i do Platformy. To są ci, którzy głosowali na PiS, ale ich zraża na przykład... Tak, to co się dzieje. My słyszeliśmy na przykład takie wypowiedzi od osób, które, z którymi rozmawialiśmy w Polsce, że głosowałam na Andrzeja Dudę, ale po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, on był taki przełomowy, wiesz, ten w sprawie aborcji wyrok, to ja już nigdy na nich nie zagłosuję. I teraz jednocześnie ci ludzie nie chcą na przykład iść i głosować na Platformę, Lewica ich zraża, PSL im nie pasuje. Natomiast my stwarzamy dla nich ofertę jako Polska 2050, takiej merytorycznej... No wiesz, ale taką ofertę stwarzali w poprzednich wyborach też różne były. Przecież był Palikot, przecież był wcześniej... Boże, jak on się nazywał? Teraz mi przynajmniej nazwiska. No ale w sensie w każdych wyborach mam wrażenie, że pojawia się jakaś taka partia, która właśnie oferuje tej grupie konkretnie, o której ty mówisz, że to jest teraz coś nowego, co można właśnie wybrać. I ona później zazwyczaj źle kończy niestety. No poczekaj, był Palikot, był Ryszard Petru. Petru, właśnie, o. Który jednak miał bardzo ugruntowane, takie bardzo liberalne poglądy prawda, przeciwko 500+, i tak dalej. Dlatego nigdy, znaczy w sensie nam się w ogóle w głowie nie mieści, jakby można negować pomoc dla rodzin. I był Paweł Kukiz, który wydaje mi się, wiesz, on wyrósł z takiego elektoratu gniewu tak naprawdę. Tak, tak, ale to już jest zupełnie też trochę inna jakby grupa, nie? Bo to jednak są ci nie rozczarowani, tylko wkurzeni bardzo, nie? A u nas, widzisz, nie ma tego elektoratu gniewu, tylko raczej nadziei. To znaczy, to są ludzie, którzy utracili tę nadzieję na to, że coś w tej polityce może się zmienić, na to, że te dwa ugrupowania, które gdzieś tam wyrosły z jednego korzenia, bo one wyszły z AWS-u kiedyś i one się tam przewracają w tą i w tamtą stronę, prawda, i w tą prawda. I w tamtą stronę i są z sobą tak zakleszczone, że już po prostu jak ludzie na to włączają telewizor, to go zaraz wyłączają, bo nie mogą na to patrzeć. No to mam nadzieję, że oni, jak oni od tego telewizora odejdą, to zobaczą tak, naszych wolontariuszy, którzy są na granicy, niosą pomoc, ludzi, którzy dają korepetycje dzieciom w rodzinach zastępczych. To wszystko wiesz, jakby jest nasza robota. Mówisz o nadziei, o elektoracie nadziei. Ja się zgadzam z tym, ale wiesz, ten sam Polster mówi o tym, że na PiS chce głosować 32,8% Polaków. Jeszcze, ale czyli już, nadal. Ale widzisz, już wyraźnie widać i to... analitycy podkreślają, że z tamtej strony są przypływy w naszą stronę. To prawda i tam rzeczywiście ze 2 punkty procentowe nie spadły, jak nie więcej. Natomiast no nadal to jest 1/3 Polski. Jak to się dzieje?
Jedna trzecia Polski, mimo wszystko. Wiesz co, to czy są... Trudno mi w tej chwili tłumaczyć to za... No, każdy podejmuje indywidualnie tę decyzję, jasne. Tak? No, ale to już nie jest 40%, po pierwsze. Po drugie, to przez długi czas, i to pokazały na przykład badania Maćka Gduli, które on robił w tak zwanym miastku, tak. Było trochę spowodowane tym taką chęcią odegrania się za, no, za to, co się stało za rządów Platformy. Kiedy to rzeczywiście Polska strasznie pękła, były to ogromne prawda. Nierówności i tak dalej. Więc ten, to poczucie jakby satysfakcji z rewanżu było w ludziach ogromne. I my będziemy mieli strasznie trudne zadanie, jeżeli te wybory następne wygramy. A wygląda na to, że na to idzie. Do tego jeszcze tam potrzeba 1 czy 2 miliony głosów. To jest ogromnie dużo, ale myślę, że to jesteśmy w stanie to zdobyć. Żeby po tych wyborach jakby nie stawiać na zemstę. Znaczy, w tym sensie, żeby rozliczyć, ale... nie mścić się. To jest bardzo ciekawe, bo zawsze o tym chcę z tobą porozmawiać, ale to za chwilkę, zrobimy sobie krótką przerwę, bo czas nas goni i musimy sobie zrobić krótką przerwę. Tą przerwę poświęcimy spotkaniu z dr Anną Torpedą tym razem, za którą was serdecznie zapraszam. Takie krótkie, 4-minutowe spotkanie, jak zawsze z naszą ekspertką od spraw seksualnych, która wiesz, zna się na rzeczy, bo jest osobą z wykształcenia, więc wie co i jak się robi, z czym, gdzie, kiedy. Wy zostańcie z nami. Oczywiście moją gościnią jest Hanna Gil-Piątek, a przed wami dr Anna Torpeda. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dr Anna Torpeda, kłaniam się nisko, bo samo, prawda, oczywiście wiadomo, piździsko. Bardzo miło mi Państwa widzieć dzisiaj w kolejnym odcinku porad seksualnych dr Anny Torpedy. Te porady tworzę ja, prawda, dr Anna Torpeda, no bo tak się nazywają, że to są torpedy, więc... moje muszą być. I wtedy wiadomo, że nikt inny nie zrobi ich tak dobrze. Proszę Państwa, oczywiście odpowiadamy na pytania. Państwo wysyłacie pytania na InstaStory. Jej perfekcyjności w każdy poniedziałek można to zrobić, a potem ja w niedzielę oczywiście na wszystkie te pytania Państwa, no na wszystkie to nie dam rady, ale na część z nich odpowiem tak, żeby no, żeby była jakaś wiedza, żeby rozprzestrzenianie było, prawda, tej informacji, tego całego, prawda, dyseminacja, to się ładnie mówi, prawda, u nas w naukach. Państwo nie rozumieją, ja jestem osobą z wykształcenia, to jest, prawda, trzeba takich czasami ładnych słów używać. Także, proszę Państwa, oczywiście zachęcam do tego, żeby wysyłać te pytania, ja oczywiście będę odpowiadać. No i co, no i żeby nie przedłużać, dzisiaj po prostu jedziemy, prawda, no i tyle. O, proszę, jedziemy. Pytanie pierwsze. Jestem gejem i zakochałem się w przyjacielu, który jest homofobem. Co robić? Sytuacja jest trudna. To jest sytuacja trudna, proszę Państwa, rzeczywiście. Po pierwsze, jak gej może być przyjaciela homofoba? Czy coś się popierdoliło w tej relacji? Czy coś się popierdoliło w twojej głowie? Lecz się człowieku, po pierwsze. Porzuć go, zostaw go jako przyjaciela. Nie! Powiedz mu twarde, stanowcze, męskie, zdecydowane. Nie! A jeżeli chodzi o takie, prawda, później inne rzeczy z nim, no to można oczywiście przespać się z homofobem. No to każdy, prawda, w życiu miał taką sytuację kiedyś, prawda? Ja nawet mi się zdarzyło 3 razy. Proszę Państwa, także naprawdę, proszę odrzucić go jako przyjaciela, bo to nie jest przyjaźń, jeżeli jest homofobem. Jest po prostu wtedy debilem, a trzeba po prostu przyjąć pozycję wtedy taką bardziej seksualną, prawda, można powiedzieć. Ja bym tak powiedziała nawet, a nawet tak powiem, seksualną. Także, proszę Państwa, naprawdę, no skupmy się i idźmy właśnie w stronę wykorzystania homofoba. Niech on poczuje, prawda, tę moc w swoim odbycie, a potem niech poczuje odrzucenie, prawda, tak jak my czasami jesteśmy odrzucani przez nietolerancyjne, prawda, środowiska różne. To jest prosta odpowiedź, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie, do Tarana Torpeda, lecimy dalej. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Czy lesbijki też mogą być pasywne i aktywne? Jest takie pytanie. Proszę Państwa. No oczywiście, że mogą. Oczywiście, że mogą. Proszę Państwa, oczywiście, że mogą. Ja mam takie doświadczenie, prawda, kilka u mnie pacjentek, prawda, w terapii brało udział prawda, w skrzywieniu lesbijskim i one rzeczywiście opowiadały o takich sytuacjach. Niektóre z nich na przykład bardzo nie lubiły być penetrowane palcami tudzież innymi rzeczami przez pozostałe, prawda, lesbijki tudzież inne kobietyż. Natomiast lubiły to robić to innym kobietom, więc prawdaż wtedy już wiemy wszystko, wtedy jasne jest to, że ona jedna jest osobą penetrującą, a druga jest osobą penetrowaną. Rekordzistka, proszę Państwa, moja bardzo bliska znajoma, no potrafiła spenetrować jednej nocy do 18 kobiet, prawda? I ona mówiła, że wtedy dopiero czuje się spełniona, wtedy czuje się szczęśliwa, ale za to mówiła, że jej trójkącika rozkoszy żadna z nich dotykać nie może. Także, proszę Państwa, no różne są, prawda, sytuacje, różne są systemy, no lesbijki też są różne, wiadomo, no, dosyć podobne, ale to nie za i po prostu trzeba się z tym pogodzić, że różnie może być. Także, proszę Państwa, tak, lesbijki mogą być. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Doktor Anna Torpeda, lecimy. Kolejne pytanie. O, oczywiście.
Kim stają się twinki, gdy przestają być twinkami? Proszę Państwa, tu jest bardzo wiele dróg. Jest wiele dróg. Jedna i podstawowa droga to oczywiście stają się twunkami. Twunk to taki twink, tylko już grubszy. Taki, że już coś tam zaczyna się dziać, jakaś taka sytuacja tłuszczowo, coś tam jakaś taka, że nie za bardzo. Także to jest twunk, to wtedy dojdzie do rozwiązania, ale proszę Państwa, oczywiście to nie jest jedyne. Mogą stać się miśkami, mogą stać się wydrami, prawda? Otters, bears, wszystkie te kurwa pojedyncze tam plemiona, jakie tam mają ci geje, prawda, u siebie. Po prostu los twinka jest niepewny, proszę Państwa, los twinka jest niepewny, zwłaszcza jeżeli on w trakcie bycia twinkiem nie ogarnął sobie sytuacji i nie ma na przykład teraz partnera, prawda, który byłby w stanie mu zapewnić przyszłość finansową, czyli po prostu sugar daddy, że nie ma, nie? No to wtedy nie wiadomo, bo jak ma sugar daddy, no to musi zostać twinkiem do końca życia, bo inaczej nie będzie miał tego życia z tym sugar daddy oczywiście. Proszę Państwa, to jest bardzo proste, ale zarazem trochę skomplikowane teraz pomyślałem, tak rozrysowuję sobie to, prawda, tą mentalną mapę myśli, to jednak zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może to ogarnąć. Natomiast wszystkim twinkom życzę po prostu jednego, no żebyście po prostu się nie zmieniali i piszcie do mnie, wysyłajcie zdjęcia, ja oczywiście czekam, pozdrawiam serdecznie, doktor Anna Torpeda. No i właśnie, doktor Torpeda jak zwykle pędziła ze swoimi odpowiedziami, a my pędzimy dalej z programem i perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Moją gościnią nadal Hanna Gil-Piątek, niezmiennie. Ale zanim jeszcze cię tutaj zapytam o coś, to zaproszę. Ale do Łodzi. Do Łodzi? Do Łodzi. To ja też zapraszam. Na jutro, bo jutro akurat tak się składa, że zapraszam na bingo w Łodzi. Bingo, w Popędarcie. Tak, w Popędarcie, oczywiście, tak, zapraszam was serdecznie. Oczywiście. Wpadajcie o 19.30, ruszamy. Musicie być w Popędarcie. Tak. Bo to jest wspaniałe miejsce, to które prawda. Jest bardzo LGBT plus friendly i tam naprawdę spotkacie wspaniałych ludzi i jest super bingo. Jest, także ja zapraszam jutro, wpadajcie, będzie też występ krótki drag queen, będzie Hekate sama, więc wpadajcie. A wracając do ciebie, Polski Ład się zaczął, nie? Czy ty osobiście tracisz coś na Polskim Ładzie? Tak jestem ciekawa. No to właśnie tak są skonstruowane te nowe pensje posłów. Wszyscy tak reagują. To jest coś niesamowitego, bo akurat te podwyżki, i to ja nie wiem, z czego to wynika, prawdopodobnie tak. Z takiej, wiesz, z tego, że ktoś tam już to wiedział, albo to przewidywał, albo tak. Srebrna kula powiedziała, że idealnie ta pensja posła, wiesz... Się nie łapie. Nie no. Że ona jest pod to 12 brutto z czymś tam. To chyba nie przypadek, nie? To chyba nie przypadek. My po tych podwyżkach zadeklarowaliśmy, że oddajemy połowę tych podwyżek, no bo połowy to oni zabrali wcześniej, tak? Ale tą połowę oddajemy na cele społeczne, co konsekwentnie zresztą realizujemy, więc te pieniądze też z tych podwyżek idą w dobrą stronę. Ale tak skubani sobie to obliczyli, powiem ci, że idealnie. Że idealnie. Znaczy tracą ci posłowie, którzy są funkcyjni, czyli dostają jeszcze tam pieniądze dodatki za komisję jakieś. Mm-hmm. Ale to są naprawdę już takie, wiesz, levele, że hej. Ale w Sejmie teraz sobie sprawdziłam, to jesteś nadal członkinią parlamentarnego zespołu do spraw równouprawnienia społeczności LGBT+. Cały czas. Co tam się dzieje na przykład w takim zespole? Bo ja sobie tak myślę jako taka osoba, wiesz, z zewnątrz... Bo to głównie Krzysiek Śmiszek animuje. Tak, to wiem. I jak się dzieje coś złego w ogóle, to on zwołuje ten zespół i my po prostu wtedy reagujemy. Okay. Tylko że wiesz, no, zespoły się tworzy w Sejmie dobrowolnie. To nie jest jakaś komisja, no tak. Która jest organem Sejmu, ma jakąś moc na przykład, czy coś takiego. Ale w ogóle to, że ten zespół jest, to jest strasznie wartościowe. To znaczy to, że on w ogóle powstał, był. Jak było pierwsze posiedzenie tego zespołu, pamiętam, i przyszły organizacje. I to była wielka sala i jedna wielka radość. I potem jakby ludzie chcieli iść i po prostu sfotografować się z flagą tęczową na schodach. Pamiętam, była awantura o to. A potem gdzieś tam wykopaliśmy, że Straż Marszałkowska, jak ktoś wywieszał te flagi takie ze szczepcem. Aha. No to spoko, nie? To te mogły być. Wiadomo. A czy w tym zespole jest ktoś z PiS-u? Chyba... Jest Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Z Konfederacji, okej. I on tam kilka razy, kiedy ten zespół się spotykał nie online, tylko w taki sposób fizyczny jeszcze przed COVID-em, to rzeczywiście czasami miał taki hate speech na początku,
Ale myślę, że teraz, znaczy teraz to już trochę chyba nie. Już mu się znudziło. Chyba tak, tak. No tak. Nic dziwnego, bo to tak, w jakimś czasie chyba tak jest, że oni muszą tam sobie pokrzyczeć. Ale Jarosław Kaczyński nie przychodzi, rozumiem. Nie. Chyba, szkoda, no szkoda, szkoda. Wiesz co, ja ci też muszę powiedzieć, że ten zespół, bo ja prowadzę zespół do spraw miast, Krzysiek jest liderem zespołu do spraw równouprawnienia społeczności LGBT+. I my żeśmy też tą szklaną kulę chyba mieli, wiesz? Bo my żeśmy kiedyś wyszli, i to było dobre 2 lata temu, i powiedzieli, jak będziecie wprowadzać strefy anty-LGBT, to będziecie mieli problem z pieniędzmi unijnymi. I pyk. Bardzo dobrze, że te problemy są, chociaż wiesz, to oczywiście... I się stało, to znaczy, no tak. nie chcieliśmy być złym prorokiem, ale jednocześnie chcieliśmy przestrzec wszystkie samorządy, które wprowadzały te uchwały. Ja akurat w łódzkim, w moim województwie, no tak. Urząd Marszałkowski tej uchwały, on ją tam ociosał, ale jej nie wycofał. Tak, no dobra, ale ona już jest taka, że no jest do zaakceptowania, powiedzmy. To jest ciekawe, bo rozmawiałam ostatnio z kimś tutaj chyba, że na temat właśnie... walki, wiesz, emancypację osób LGBT właśnie poprzez pieniądze, nie? No bo to jest ten sposób, trochę to jakby wymuszamy niejako na tych osobach, czy na tych, no na osobach, no mówię się, na władzach tych gmin, tych powiatów, żeby no przynajmniej udawały otwartych na osoby LGBT. I czy to jest droga, która nas do tego prowadzi? To jest zawsze, wiesz, ten argument pod tytułem zdobędziemy otwartość, bo przecież jeździmy taksówkami, płacimy, taksówkarze będą nas tolerować, bo muszą, bo zależy na naszych pieniądzach. Jako przykład zawsze ta taksówka jakoś tak służy. I ja zawsze zastanawiam się, czy to jest dobra droga, czy nie. Niekoniecznie, w sensie, wiesz, takie w pewnym sensie no, wymuszanie tej otwartości, nie? Tak, ale też gdyby nie to, to byłoby naprawdę trudno, wydaje mi się. To znaczy, że jest tak źle, że jakby, że każda droga jest dobra. Może inaczej. Znaczy, no, wiesz, nas te zasady obowiązują od dawna. Te strefy anty-LGBT to są takie wymysły, które są tylko dlatego, że udało się ośmielić i pobudzić do działania no, takich fundamentalistycznych radykałów, tak? Którzy sobie tam gdzieś tam w tych gminach przychodzą, nawlekają makaron na uszy tym biednym radnym, mówią, że to jest ogromne zagrożenie. I Matka Boska od tego potrzebuje. I w ogóle tak. My trafiamy cały czas, przecież jakby gromadzimy różnych ludzi, tak? Trafiamy cały czas na przykład na radnych, którzy mówili, nie zagłosowałbym tak. Nie wiem, pomyliłem się, wycofuję się z tej decyzji. Dlatego, że jakby sposób, wiesz, przyjeżdżają ludzie w garniturach, chodzą na radę, nie? I to jest jakby ta... I mówią dużymi słowami, tak, Jan Paweł II, Jezus Chrystus i Matka Boska. Wiesz co, oni się też posługują tym językiem takim, powiedzmy, trochę strasząco narodowym, tak? No, bo to nie będziesz patriotą i tak dalej, i tak dalej. To jest taka mieszanka. Natomiast my te wytyczne horyzontalne dotyczące wydawania funduszy europejskich, tak zwane wytyczne o niedyskryminacji, mamy już bardzo długo. I tak, my sobie według nich po prostu wydajemy wszystkie fundusze. I kilka razy już były jakieś mikroawanturki o to, że nie wiem, jakaś organizacja dostała fundusze, a nie wpuszcza osób, które na przykład, nie wiem, no... Tylko to było marginalne. No w tej chwili to się zrobił taki problem, w ogóle szacun dla Kuby Gawrona, który zaczął robić tą mapę nienawiści. To prawda. Bo nagle się okazało, że to jest tak przydatne narzędzie, że wiesz, w Parlamencie Europejskim można to pokazać, w polskim Sejmie można to pokazać, czyli jakby unaocznić skalę problemu, nie? Ja jeszcze zanim zaczął to robić, zanim jeszcze wszystkie te gminy zaczęły przyjmować, znaczy w trakcie właściwie, ja zacząłem pisać do tych gmin. Tak. Z prośbą o dostęp do informacji publicznej, przede wszystkim z pytaniem, co to jest ta ideologia LGBT, którą chcą bronić, bo skoro jest to w uchwale, to ja chciałbym wiedzieć, co to dokładnie jest. Oczywiście większość z tych gmin odpisywała bardzo tak jakoś wymijająco albo w ogóle. Niektóre postrzegłem sądy administracyjne, to wtedy się ruszyły. Ale na przykład gmina Turów Narodowy, coś narodowy, nie Turów Narodowy, Tarczy Narodowy, coś narodowe. Tam, jak mi odpisał burmistrz, to myślałem, że mnie po prostu wyzywał od szatanów w ogóle, że tak powiem, wiesz, że jestem najgorszą w ogóle osobą na świecie i że spłonę w piekle. Mogę płonąć, nie przeszkadza mi to, przynajmniej ze znajomymi, ale wiesz, po prostu myślę sobie, jak to jest jakoś gdzieś głęboko w głowach tych ludzi, nie? Słuchaj, ale zauważ, że my chyba drugi raz rozmawiamy o Ordo Iuris tutaj. Masz rację, nie róbmy przy paszportach, tego. A raz teraz przy tych strefach,
Ja sobie myślę, bo ja na ich temat napisałam sporo interpelacji zresztą, tak? Pytając na przykład wprost rząd, jakie przepisy oni, bo oni się chwalą na swoich stronach, że tak, jakieś że tam pracują. Przepisy opracowują, które my potem w Sejmie uchwalamy i tak dalej. Więc ta lista lobbystów jest pusta. Wiadomo, oficjalnie pusta. Tak. Wiadomo. Znaczy oficjalnie nie ma tego lobbingu. No wiadomo. Że to trudno złapać jest, nie? Słuchaj, wyobraź sobie, wygrywamy wybory, w sensie mówię my jako opozycja, bo jakoś się utożsamiam powiedzmy, chociaż nie startuję w wyborach, ale będę głosować. Czy ścigać PiS? Rozliczać za wszystkie niegodziwości, nadużycia prawa, to będzie naprawdę długo. Masakrycznie długo. Masakrycznie długo, ale trzeba to zrobić. Okej. Okay. Ale jednocześnie bez nienawiści, bez jakiegoś takiego poczucia, wiesz, bo to zaraża po prostu. Jasne. W tym sensie, że gdzieś tam ty się stajesz wtedy trochę tym, z czym walczysz. Mhm. Wydaje mi się, że to będzie też trudna praca do przepracowania w nas, tak? Żeby, bo ja czasami powiem ci, mam ochotę się odwinąć, nie? Znaczy, w takim sensie, że rodzi się w człowieku ta złość, że po prostu no są tam ludzie merytoryczni, ale jasne. Są też tacy, którzy jak się wytaczają na tą mównicę, to po prostu... No wiadomo. Ale trzy głębokie oddechy, wiesz, i to niestety, znaczy niestety tak naprawdę, no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zawładnęły nami złe emocje, żeby zawładnęła nami nienawiść, bo to się przerodzi po prostu, wiesz, w jakąś... No to, ale wiesz, są takie skrajne sytuacje. Myślę sobie, jak rozliczyć to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, bo to jest niegodziwość tak straszna, że... Ja nawet nie czytam już o tym informacji, bo po prostu płaczę za każdym razem i nie mogę tego czytać już. I na przykład zastanawiam się, jak to rozliczyć, nie? Co tu zrobić, twoim zdaniem? Przyjechała do nas ostatnio, już nie pamiętam, jak ten facet się nazywał w tej chwili. Przepraszam, że nie przytoczę, musiałabym odnaleźć ten artykuł. Osoba, która zajmowała się migracyjną polityką Unii, to był prawnik. Mhm. I on powiedział, że to wygląda, znaczy, że jakby... Kiedyś to będzie druga Norymberga, tak to ostro powiedział, tak? Ja myślę, że my jesteśmy cały czas, jeżeli chodzi o granice, w pewnym szoku pourazowym. Mhm. To znaczy, że my wyparliśmy i na bieżąco wypieraliśmy obrazy, które stamtąd mieliśmy, a jeszcze jesteśmy przed tymi obrazami, które są w telefonach ludzi, którzy w tej chwili znaleźli się bezpiecznie w Niemczech i oni jeszcze tych obrazów nie ujawnili, dlatego że oni jeszcze się boją, tak? Ale w pewnym momencie dotrze do nas jakby ogromny ciężar tego, co tam się wydarzyło. My mówiliśmy zawsze, że trzeba zapewnić bezpieczeństwo, trzeba tą granicę trzymać szczelną, pod kontrolą, wiesz. Przyjmować wnioski paszportowe w określonych, znaczy o azyl w określonych miejscach. Ale to bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa, to znaczy, no to wiesz... W naszym ruchu działa dwóch byłych wojewodów. Już nie mówię o wolontariuszach, którzy tam po prostu bez żadnego, nie wiem, odgórnego rozkazu czy wskazania pojechali tam. Dwóch wojewodów, z czego jeden wojewoda podlaski, który jakby budował te zabezpieczenia graniczne, współpracował ze Strażą Graniczną, Maciek Żywno i Jacek Kozłowski. Więc ludzie, którzy byli w strukturach państwa, znali jego procedury, i oni po prostu latają z plecakiem ratunkowym po lesie i niosą pomoc tym ludziom. To jest dla mnie po prostu coś niesamowitego. To są straszne te obrazy i te opowieści są przerażające. To tak jeszcze przed przerwą zapytam cię. Twoim zdaniem pierwsza, najważniejsza rzecz, jaka powinna być związana z naprawą państwa po PiS-ie? Jakbyśmy teraz, taka pierwsza rzecz. Ja wiem, tego jest bardzo dużo, więc to nie jest tak łatwo do tego. To ja powiem ci inaczej, wiesz, bo to jest, oglądałeś Grę o Tron, prawda? Nie. Nie. Jestem jedną z tych niewielu osób na świecie, które nie widziały Gry o Tron. No dobrze, to do was mówię w takim razie. Przepraszam. Tam była taka bohaterka, która była dziewczynką, na początku ona się nazywała Arya. I jak ją bardzo, znaczy te jej perypetie były dosyć okrutne i straszne. Napatrzyła się wiele na zło, wielu ludzi ją skrzywdziło i ona sobie przed zaśnięciem jakby wymieniała ich imiona, żeby potem jakby rozliczyć to wszystko, nie? To ja tak wymieniam te ustawy. Rozumiem. I wiesz, to jest jakby nie wiadomo, za co się pierwsze brać, ale
jakby po to zwołujemy też tą debatę liderów i różnych, mam nadzieję, też innych ugrupowań opozycyjnych. Teraz się będziemy zastanawiać nad formułą, tak? Do końca, ale to chcemy totalnie razem jakby robić we współpracy, żebyśmy mieli już plan. Znaczy, my już te plany de facto, my jako Polska 2050 robimy, bo i wiesz, Trybunał Konstytucyjny, no to będzie trzeba naprawić właściwie od razu, bo bez tego nie będzie państwo funkcjonować. Czyli jakby sprawy ustrojowe, tak, sprawy wymiaru sprawiedliwości, ale też takie, że tak powiem, małe niegodziwości właśnie dotyczące jakby naszego codziennego życia, które się stały. Na przykład to, jak rodzice samodzielnie wychowujący dzieci oberwali w Polskim Ładzie. No szkurcze blade, no. Tak, będzie dużo pracy, to na pewno, więc ja trzymam kciuki za to, żeby się udało. Lex Czarnek, znaczy no... Lex Czarnek, oczywiście. Słuchaj, roboty będzie po prostu, tak? Na pewno. I myślę, że na więcej niż jedną kadencję niestety, bo to ja się mam chyba nie nadzieję, da że teraz jakby, jak już zrobiliśmy krok w swoją stronę wszyscy, bo to jest, chcę powiedzieć, ja czuję ogromną wdzięczność. Głównie dlatego, że trochę się bałam, że być może ktoś nie będzie skłonny do rozmowy, wiesz, że będzie próbował i tak dalej, ale czuję ogromną wdzięczność, że liderzy opozycji się okazali odpowiedzialni, usiądą razem do stołu i że wreszcie, mam nadzieję, opracujemy tą całą listę, tak, to ja wtedy z głowy powiem, co mam tam na tej imiona liście. Imiona tych osób, tak. Słuchajcie, nie, krótko. Nie osób właśnie, ja wiem, żartuję sobie. Aktów prawnych. Odwołuję się do tego. Imiona aktów prawnych. Odwołuję się do tego, co mówiłaś, dlatego. Zrobię sobie krótką przerwę, bo chcemy jeszcze zobaczyć Cindy Wing, która wystąpi jeszcze raz. O tak. Tym razem będzie w piosence Pussycat Dolls When I Grow Up, więc zostańcie z nami, zobaczcie koniecznie ten występ. Ja też go jeszcze do domu nie widziałam, więc będę razem z wami podziwiać. A za chwilkę wracamy. Moją gością jest oczywiście Hanna Gill-Piątek. Jesteśmy po występie Cindy Wing. Mnie nie było widać. Przez chwilę się zdenerwowałam. Moją gością jest Hanna Gill-Piątek, która nie chciała pić dzisiaj ze mną alkoholu, ale wypiła coś przygotowanego przeze mnie. I to było bardzo dobre. A no to cieszę się, że się udało. Słuchaj, czy ty w ogóle masz czas na życie prywatne? Nie bardzo. Co, a coś się dzieje? Jakieś miłości, zakochania, jakieś... Tak. Ja jestem w stałym, stabilnym związku, bardzo nudnym. Nie nudnym, no takim... Rozumiem, o co chodzi. Dobrym, no. A to ta polityka nie przeszkadza w tym wszystkim? Wiesz co, my obydwoje się zajmujemy polityką i bardzo dużo o niej rozmawiamy. I czasami to jest tak, że ja muszę mówić, kochanie, jest druga w nocy, musimy iść spać, więc... Ta polityka po prostu, wiesz mi, jak wyjeżdżamy na wakacje na przykład, bo zdarzają się takie na przykład okienka w posiedzeniach Sejmu, że możemy na te wakacje pojechać, to już drugiego dnia zaczynamy rozmawiać. Myślałam, że powiecie, że udaje się wytrzymać jakoś bez, ale nie. Nie, polityka. Ale to też jest rzeczywiście dużo roboty, nie? Takiej, znaczy fajnie iść przez to jakoś wspólnie, wydaje mi się. Pewno tak, na pewno łatwiej. No. Słuchaj, zagrajmy w skojarzenia. Bo widzowie i widzki bardzo lubią zawsze tę zabawę, nie wiem dlaczego. Ja będę mówić nazwiskami oczywiście i ty będziesz musiała powiedzieć, co tam ci przyjdzie na myśl po prostu. Jedno słowo. Może być jedno, mogą być dwa. Dobra. Jak chcesz, nawet zdanie możesz powiedzieć jakieś, ale zobaczymy. Jacek Sasin. 70 milionów. To jest niestety skojarzenie już chyba wszystkich. Wszystko. Nigdy się tego nie pozbędziemy niestety. No nigdy, chociaż wiesz co, powinno być jednak miliard, bo to Ostrołęka. To prawda, to prawda. Bo to jest znacznie więcej. To prawda. Zbigniew Ziobro. I jego urwisy. O, ładne, to mi się podoba, bardzo fajne, okej. Okay. Jak urwisy. Kamila Gasiuk-Pichowicz. Wyrazista posłanka. To jest ciekawe, bo specjalnie przeglądałem sobie listę właśnie posłanek dzisiaj wszystkich w Sejmie. Oczywiście większość z nich nie jest rozpoznawalna. No to wiadomo, tak zawsze jest każdej i tak samo z posłami oczywiście jest. I tak myślałem, że zapytać ciebie o posłankę, którą nie mam tutaj na liście, ale zapytam cię, może kojarzysz. Magdalena Kochan. Nie kojarzę. No właśnie. To mniejsza. Maciej Gdula.
Fajny tekst na krytyce politycznej. Okej, okay, a takie oskarżenie. Nie ten o mnie, Maćku. Bo to właśnie ten... Janusz Korwin-Mikke. To jest właśnie albo przysypianie, albo wieczne przegrane. No wiesz, ja zeznawałam w komisji etyki. Okay. Po tym, kiedy on napisał paskudnego tweeta, jak zwykle, żeby sobie trochę na tam nabić tak. Piany, że jak mamy 3000 ofiar drogowych w Polsce, no to te kilka ofiar księży pedofilów to jest super, nie? Pamiętam coś takiego. I my go z Maćkiem Kopcem podaliśmy do komisji etyki. Pamiętam coś takiego. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to się skończyło. On chyba został ukarany naganą, ale to było, znaczy... Te kary mnie zabijają. No wiem, znaczy oczywiście... Nie można, może inaczej. Wydaje mi się, że jednak pomimo pewnego stażu, wieku i tak dalej, nie można traktować go tylko w takich kategoriach jakby slapstickowych, no bo jednak ktoś, kto produkuje takie treści publiczne, trafia całkiem poważnie do no tak, wyborców to prawda, Konfederacji. To prawda, tak. Joanna Senyszyn. Kalendarz. A to ciekawe. Czemu kalendarz? Ponieważ dostałam ostatnio od Joanny Senyszyn kalendarz. Mm. Piękny kalendarz. Ścienny czy taki książkowy? Ścienny, na którym Joanna Senyszyn jest taką ekierką czerwoną. I on jest też czerwony. On jest bardzo fajny. A, okej. Okay. Mi się kojarzy zawsze z koralami. A też? Krzysztof Śmiszek. Ale wiesz co, też przepraszam, też rękawiczki Joanny Senyszyn. Prawda. Czerwona rękawiczka. Nie? Prawda. 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 Krzysztof Śmiszek. Wiosna, no. Po prostu. No po prostu, no. Mm-hmm. Znaczy już Krzyśka tak pamiętam z tej wiosny, że on chyba nigdy... Już nie ucieknie. No tak. Anna Maria Żukowska. Niech nas zobaczą w Sejmie. Okej. Okay. Okej, okay, bardzo ładne skojarzenie. Bo taką okładkę miałyśmy kiedyś. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, dlatego właśnie mówię. To... Odtąd mam ciągle pytania, czy my byłyśmy partnerkami. Nie, po prostu to było nawiązanie do kampanii. Po prostu. Do tej sławnej kampanii, którą też niszczono, te plakaty i tak dalej. Tak było. I to była, i wydaje mi się, że w momencie, kiedy do Sejmu weszły pierwsze wyautowane osoby, biseksualne czy homoseksualne, to był ten moment, żeby taką okładkę zrobić. No może i prawda, no tak, bo to w końcu trzeba było to powiedzieć wprost, a nie tylko ukrywać tych, co się sami ukrywają w Sejmie. Dokładnie. Musimy kończyć, czas nas goni oczywiście, godzina minęła bardzo szybko. Nie proszę cię, ale to nawet, zobacz, nie dopiłam do końca mojego bezalkoholowego drinka. Ale to już mówiłam od samego początku, jak tu przyszłaś, że mamy właśnie czas na spokojną rozmowę, tylko że no mimo wszystko ten czas jakoś goni. Słuchajcie, Hanna Gill-Piątek, posłanka... Dziękuję wam bardzo. ...z Polski 2050. Tak chyba muszę oficjalnie powiedzieć, prawda, że z tego ugrupowania. 2050. Bo jak ktoś powie 2050, to mam taki słoik i on tam musi tyle wrzucić, wiesz? Naprawdę? Tak, naprawdę. To przepraszam, to 2050. Dziękuję wam jeszcze raz, bardzo serdecznie. Była moją gościnią właśnie. I dziękuję studentom. I teraz uwaga. To już nie mów, bo już mówią, żeby nie mówić. Wydziału reżyserii i realizacji dźwięku. Tak jest, Akademia Realizacji. Tak, tutaj jesteśmy, słuchajcie, dzięki nim oni pomagają. Ja oczywiście dziękuję, widzimy się. Dziękuję też oczywiście Cindy Wing, która wystąpiła dzisiaj dla nas. Dziękujemy Cindy Wing, tak. Też tak potrafimy chyba, co, czy nie? Nie. Nie, sorry. Cindy wygrała, dobrze, no niech będzie. Ja oczywiście widzę się z wami za tydzień. Za tydzień moim gościem będzie młody artysta, młody wykonawca Tomasz, którego bardzo chcę tutaj ugościć, bo śledzę jego karierę od czasu, kiedy, to źle zabrzmi może, ale kiedy wygrał w The Voice Kids, bo jeszcze wtedy był bardzo młody, a teraz powoli się rozwija i robi coraz fajniejsze rzeczy, także cieszę się, że za tydzień będzie tutaj mógł siedzieć ze mną. A oczywiście zapraszam was przy okazji jeszcze w niedzielę na Wirusowej Tube Live, jak zwykle o 20:00, na wszystkie stand-upy, na wszystko, zapraszamy wszystkich na wszystko i raz jeszcze dzięki wielkie za to, że dzisiaj tu jesteś. Dziękuję. A, no to ja oczywiście tradycyjnie, żeby stało się zwać tradycji, do zobaczenia za tydzień.